Cześć. Kolejna realizacja w nowym domu, tym razem świadomy klient, który nie chce pomp ciepła, a wybrał pelet. Zapraszam na materiał. Dla osób, które śledzą nasze poczynania, pewnie lekkie zdziwienie, no ale nie samymi pompami ciepła człowiek żyje. Ciepło i to jak skuteczne, w każdych warunkach, w tym właśnie budynku, będzie zapewniał 20-kilowatowy kocioł marki Defro z grupy Gamma. Jak zwykle wszystko zapakowane i zabezpieczone należycie. Jak już wcześniej wspominałem, jest to nowy budynek, a prace hydrauliczne rozpoczął inny majster. No więc cóż, trzeba będzie rozwikłać pewne założenia, pewne rzeczy do przerobienia, a inne do adaptacji. No i rzecz, która w normalnym środowisku zaczyna wymierać – komin. Dom ogromny, ale kotłownia niewielka. I aby się pomieścić z tym wszystkim, stanie w niej tak zwany zbiornik kombinowany, czyli dwa w jednym. Dom o powierzchni 250 m2, wszystko w oparciu o ogrzewanie podłogowe. Klienci zdecydowali się na palnik o mocy 20 kW zgodnie z projektem budowy. Dedykowany do tego kotła zasobnik pomieści spokojnie 9 worków 15-kilogramowych, no i jakby tak się dobrze postarał, to i 10 też by wszedł. No dużo wykładamy na kotłownię, tak? No i tu się zgadza, za jakość trzeba zapłacić, ale z biegiem czasu na pewno zwróci się to. Bo po pierwsze, polski producent i polska gwarancja. Po drugie, najwyższa jakość będzie skutkowała dłuższą, bezawaryjną pracą. No a widok na sąsiada, który przelicza kilowaty z pompy ciepła i zerka na dymek w kominie, bezcenne. No jak widać, meble już na swoim miejscu, kotłownia 2x2, a zabawek weszło tyle, że trzeba jechać znowu do hurtowni. Zima zaskoczyła. Kocioł w standardzie obsługuje jeden mieszacz. Po konsultacji z inwestorem układ mieszający na parterze będzie współpracował finalnie z krzywą grzewczą, natomiast górna kondygnacja będzie na stałotemperaturowym zaworze, a temperatury będzie pilnował termoregulator dwustanowy włącz-wyłącz po uzyskaniu odpowiedniej temperatury. Wraz z kotłem otrzymaliśmy komplet dokumentów z instrukcją obsługi dla klienta i przykładowym schematem instalacji hydraulicznej. Jednym z ważniejszych warunków utrzymania gwarancji jest zachowanie powrotu temperatury do kotła. Zbiornik kombinowany wyposażony jest również w wężownicę i ze względu na dużą moc kotła praca między CO i CW będzie niezależna. Powroty pospinane do bufora, będzie on pełnił formę sprzęgła hydraulicznego, bo łącznie w układzie mamy 4 pompy, które dzięki takiemu rozwiązaniu nie będą ze sobą walczyły. A ten taki ciekawy panoczek to zawór schładzający, czyli takie zabezpieczenie zabezpieczenia i w razie przegrzania kotła albo zagotowania automatycznie doleje on wody z wodociągu, natychmiast schładzając układ. No to co? Lutujemy, zaciskamy, próba szczelności i odpalamy tego potwora. Zabrzęczało. Kociołek nie odmówił współpracy. Zgodnie z instrukcją najpierw sprawdzamy poprawność pracy podzespołów. Jakość stosowanego opału również nie może pozostać obojętna. Przeważenie, kalibracja, wstępne ustawienia, ale te najbardziej optymalne ustawienia uzyska się po korektach dokonanych przez inwestora. Kociołek się rozgrzewa, rozgrzeje również bufor, nagrzeje również wodę użytkową, a my możemy rozpocząć napełnianie układu podłogowego. Mamy 3 rozdzielacze na 2 kondygnacjach, jest co odpowietrzać. Jeszcze raz. Przyszedł czas na intensywne szkolenie i zdajemy sobie sprawę z tego, że w pierwszym zderzeniu z natłokiem informacji tworzy się mętli w głowie, ale po roku użytkowania to klient wie więcej o swojej kotłowni niż my. Pompki wystartowały.
porządek z kablami, no to również. W tej realizacji grupy pompowe musieliśmy tworzyć samodzielnie. Ale nad ochroną kotła przed powrotem zimnej wody z instalacji czuwać będzie taki oto zestaw Defro o nazwie Basic. I dzięki zastosowaniu takiego zabezpieczenia producent przedłuża gwarancję na kocioł. Z tej realizacji to już jest wszystko, choć niewątpliwie z inwestorem spotkamy się niejednokrotnie. A do współpracy zapraszamy i Ciebie.